Łukasz Karpiel, program Prawy Prosty, dziś w wersji audio. Moim i Państwa gościem jest pani Agnieszka Stelmach, znana Państwu z łam magazynu Polonia Christiana, z portalu PCH24. Chciałbym, abyśmy porozmawiali o bohaterze, a właściwie może antybohaterze, pani tekstu opublikowanego na portalu PCH24, a mianowicie o Billu Gatesie oraz o jego małżonce Melindzie Gates. W tym tekście, jak i we wcześniejszej swojej publicystyce, porusza pani problem depopulacji, które to zjawisko, proces wiąże się z Billem Gatesem. Gdybyśmy zaczęli właśnie od wyjaśnienia tego pojęcia oraz pokazania tego powiązania między tymi procesami, a właśnie Billem i Melindą Gatesami. No cóż, Bill Gates właściwie nie różni się od wielu innych ekonomistów, miliarderów, jeśli chodzi o podejście do spraw depopulacyjnych. Skąd to się bierze? Pamiętajmy o Tomasie Malthusie, który tam w XVIII wieku, w 1798 roku napisał taki traktat, An Essay on the Principle of Population, w którym usiłował dowieść, że ludzkość wykazuje tendencję do wzrostu w postępie geometrycznym, natomiast zasoby potrzebne do przeżycia rosną w tempie arytmetycznym, czyli w takim tempie liniowym. W związku z tym trzeba było zająć się jak gdyby sprawą kontroli ludności, żeby ona nie przerastała w zbyt szybkim tempie, ponieważ nie będziemy w stanie jej wyżywić i tak dalej, i tak dalej. A w szczególności ta polityka depopulacyjna miała być ukierunkowana na tą ludność, powiedzmy, tą mniej zdolną do poradzenia sobie z trudnościami, tą ludność biedniejszą, którą nie stać na wychowanie dzieci, prawda, na wykształcenie, żeby mogły później wieść dobre życie i tak dalej. I to jest ten czas, kiedy zainicjowało, no, właściwie ta koncepcja Malthusa, ona była krytykowana w owym czasie. To nie było tak, że przeszła bez echa i tak dalej, że nie było jakiegoś oporu. Niemniej jednak ona zyskała na znaczeniu na tyle, że później rozwinął się cały ruch nauk o charakterze takim antypopulacyjnym, depopulacyjnym. Tak się nawet określa je w teoriach ludnościowych. Później mamy masę ekonomistów nawiązujących do tego. Zresztą przed Malthusem byli inni w XVII wieku, także ekonomiści, którzy zwracali uwagę na to, że no, ludność zbyt szybko przyrasta, może być problemy z dostępem do zasobów, bo w końcu ludność to jest jeden z zasobów istotny dla prognozowania takiego ekonomicznego. I później mamy na przykład Herberta Spencera, który pozytywistycznego myśliciela, który w oparciu o tą teorię Malthusa stworzył cały system socjologiczny. Później mamy innych, pojawia się Karol Darwin, pojawia się jego kuzyn Galton, eugenik, prawda, pojawia się Wallace, współtwórca teorii ewolucji, który także tutaj rozwijał tę koncepcję, że należy ograniczyć przyrost naturalny, ażeby mógł następować jakiś postęp i tak dalej. Mamy takich ekonomistów jak Mill, jak Ricardo, jak Keynes. Oni wszyscy popierali tę koncepcję. Pamiętajmy, co się dzieje, bo ja widzę bardzo dużo analogii, jeśli chodzi o te dzisiejsze czasy, do tego, co się działo na przełomie XIX i XX wieku. Na przykład ta przeogromna fascynacja eugeniką i to matematyków. Przecież mamy takie pismo wydawane na początku, to było bodajże na początku XX wieku, przez Biometrika. Czyli pismo dotyczące matematyki takiej stosowanej. Wtedy rodzą się te koncepcje modeli matematycznego modelowania, stosowania tej matematyki do określania, do, prawda, do
do jako wykorzystywania wskaźników matematycznych, do określania, jak ma wyglądać rzeczywistość i tak dalej. Ta przeogromna fascynacja eugeniką w okresie ery progresywnej w Stanach Zjednoczonych, to są te pierwsze lata, te dwie dekady na początku XX wieku, niezwykłe reformy. Pamiętajmy też o tym, że powstają pierwsze fundacje w Stanach Zjednoczonych, które Mellonów, Carnegie, Rockefellerów, raczej jako pierwsze nawet, prawda? Potem do nich dołączają właśnie Fordowie, Bloombergowie, prawda? I Gatesowie i tak dalej. Wszyscy ci ludzie przyjęli takie założenie, nawiązując do tej koncepcji Milla, że trzeba dążyć może do takiej, że należy kontrolować jakąś tą ludność, no bo wszystko wymknie się spod kontroli, raczej wymknie się spod kontroli. No nie da się osiągnąć takiego zamierzonego ich celu, żeby ta gospodarka funkcjonowała według ich wyobrażenia, ponieważ pamiętajmy też, że te procesy globalizacyjne to nie są jakieś ostatnie lata. My mamy tą globalizację już trwającą tam dużo wcześniej. Natomiast są pewne fazy globalizacji i dzisiejszy na przykład zrównoważony rozwój to jest pewna taka odsłona, taka korekta tej globalizacji, kolejna już korekta, bo za szybko na przykład wykorzystały te zalety globalizacji kraje rozwijające się i kraje rozwinięte obawiają się, że stracą nad tym kontrolę, w związku z tym hamujemy, gwałtownie hamujemy po to, żeby przestawić znowu ten system cały ekonomiczno-społeczno-polityczny, prawda, żeby przejść znowu do tej fazy potem wzrostowej, bo nie wiem, czy pan wie, ale na przykład są te koncepcje, że teraz wyhamowujemy w koncepcję degrowth, czyli zerowego wzrostu gospodarczego, ale na przykład po 2050, bo do 2050 roku przewidujemy tą dekarbonizację, czyli wyhamowujemy naprawdę tą gospodarkę do zera, po to, żeby znowu zaczął się ten wyścig o to, kto przejmie pałeczkę, prawda, w tym, kto uzyska tą, to teraz to jest taki czas, żeby wypracować sobie pozycję, kto uzyska później tą przewagę na wiele lat. I te koncepcje te koncepcje bardzo mocno rozwinęły się później w latach 60., 70., bo mieliśmy tam jakieś problemy z tą globalizacją. Pojawiły się tam między innymi Nordhaus, notabene laureat Nagrody Nobla ubiegłorocznej bodajże w ekonomii, Romer, Nordhaus, który jest właściwie od tej ekonomii takiej właśnie związanej ze zmianami klimatycznymi, podatki ekologiczne i tak dalej, i tak dalej. No to on właśnie na to wskazywał, że dlaczego potrzebna jest to wyhamowanie. Inni szefowie think tanków wpływowych z dziedziny polityki międzynarodowej, Bank Światowy, ta organizacja, różne agendy ONZ-owskie, zwłaszcza polecałabym przyglądać się raportom takiej agendzie do spraw rozwoju UNCTAD, prawda? Innym jeszcze na przykład bacznie obserwować, co się dzieje, jakimi propozycjami wychodzi Światowe Forum Ekonomiczne, ponieważ oni są w tej awangardzie, która tam wie, co ma być i stopniowo dozuje te informacje. Czyli rozumiem, jeżeli byśmy podsumowali ten wątek depopulacyjny, czyli rozumiem, że to są te głosy, które słyszymy, które mówią wprost, ludzi jest za dużo,
ludzi jest za dużo na Ziemi i ci ludzie niszczą tą Ziemię, nie pozwalają się rozwijać, więc na to lekarstwo... To jest taka koncepcja, bo wie pan co, bo w przeszłości też mieliśmy, prawda, że przerażało to niektórych, jak następowała ta rewolucja przemysłowa, na przykład, że powstawały opracowania, że przecież kończy nam się drewno, że za chwilę skończy nam się węgiel, że skończy nam się ropa, że to tak nie może być. I mówię, nawiązuje się do koncepcji tego stanu stacjonarnego Mila, nawiązuje się do koncepcji tam Pigo i bodajże teraz mi wyleciało, ale Pigo i jeszcze ktoś, którzy, nawiasem mówiąc, jest klub Pigo, który właśnie lansuje te koncepcje podatków ekologicznych i tak dalej, i tak dalej. Także kiedy? W 2015, 16, 17 trzeba po prostu patrzeć na prezentację raportów Klubu Rzymskiego, raportów IPCC, które wprost mówi, no nie można pozwolić, na przykład z ubiegłego roku, nie można pozwolić, żeby tak szybko świat się rozwijał, bo oni przewidywali, że to trzykrotnie PKB wzrośnie do 2050 roku. No nie można tak pozwolić, bo później nie da się przestawić tej gospodarki. Rozumie pan? Trzeba teraz i problemem jest właśnie ta ludność i walka z ograniczeniem tej ludności. No wiadomo, dawniej stosowano bardziej radykalne metody, no teraz właśnie próbujemy wykonać ludzi, więc jest ta edukacja, są ci celebryci, są te coraz nowocześniejsze środki antykoncepcyjne, a te nowoczesne środki antykoncepcyjne, jak pan zajrzy do raportu bodajże z 2017 roku UNFPA, to jest po prostu sterylizacja, między innymi sterylizacja mężczyzn i kobiet, prawda, i aborcja oczywiście farmakologiczna. Zauważmy, że dziś no właściwie każdy taki zaangażowany ekonomicznie, jakiś think tank, no to będzie propagował nie tylko te organizacje kobiece, będą propagować oczywiście wszystkie ONZ-owskie agendy, będą właśnie propagować ograniczenie liczby ludności poprzez dostęp do antykoncepcji i aborcji jako nowoczesnych środków kontroli czy też planowania rodziny, bo pamiętajmy, że o ile na początku ONZ-owskie agendy używały określenia kontrola populacji, o tyle później zmienili to na planowanie rodziny i tak dalej, to się ciągle zmienia. Teraz to jest walka z ubóstwem i ze śmiertelnością matek, śmiertelnością okołoporodową, niemowląt i tak dalej, i tak dalej. Więc o tym mówi się wprost. To nie jest tak, że tylko Gates, on sobie akurat wyskakuje z czymś podobnym. Gates po prostu jest jakby na tej pierwszej linii. On sam chętnie nawet mówi o tych rzeczach i ze swoją żoną. I ich hasło, jak pan wejdzie na stronę fundacji i zobaczy, jakie jest to hasło, to motto, prawda, o tej produktywności. Oni po prostu nawiązują do tego, o czym zawsze się mówiło. No, niestety oligarchia ma taką tendencję do twierdzenia, że trzeba być produktywnym, że jak ktoś nie ma pieniędzy, no, nie może wieść produktywnego życia i trzeba coś z tym zrobić. I im się wydaje, ponieważ stworzyli duże biznesy, a w jaki sposób to stworzyli, to już jest inna sprawa, bo to są monopole w pewnym sensie, prawda? Więc im się wydaje, że już mają tą wiedzę taką z zakresu zarządzania, taką technokratyczną, że mogą praktycznie z każdym problemem światowym poradzić sobie, że to jest tylko kwestia zarządzania i woli politycznej, przekonania polityków, żeby zrobić tak i tak. Zresztą proszę też zwrócić uwagę, jak formułowane są raporty IPCC, te ONZ-owskie agendy międzyrządowego zespołu do spraw zmian klimatycznych, prawda? Tam jest one są takie katastroficzne, w oparciu oczywiście o te modele matematyczne, jak teraz też mamy te prognozy dotyczące COVID i pandemii. I oni mówią tak, że że jest bardzo źle, ale my wiemy, co zrobić. My mamy rozwiązania, wystarczy je tylko wdrożyć. No właśnie w przypadku Billa Gatesa to jeszcze zachodzi takie połączenie z ambicji
władzy nad zdrowiem, bo mówimy o tych prawach reprodukcyjnych i tak dalej, troską o zdrowie, z przemysłem, no, z wysoką technologią, z komputerami, z taką technologią bardzo, bardzo nowoczesną. I tu mamy takie połączenie, które myślę, że daje do myślenia, że nie trzeba być nawet zwolennikiem jakichś teorii spiskowych, żeby zwrócić uwagę, że ten związek między tym jest dość niebezpieczny. No oczywiście, ale to nawet nie jest nic dziwnego, ponieważ jak pan się przyjrzy, jak rozwija się ta wysoka technologia IT i tak dalej, to pan zauważy, że właściwie wszyscy pokładają wielką nadzieję w biotechnologii, w robotyzacji, tej sztucznej inteligencji, bo to są smart cities, bo to są inne możliwości tam nadzoru nad ludźmi, załatwienia właśnie różnych problemów społecznych i tak dalej. W związku z tym to, że w przypadku Gatesa to jeszcze mamy taką sytuację, że on wprost jest zaangażowany w agrobiznes i w biznes taki szczepionkowy i jeszcze oczywiście w energię, tak zwaną czystą energię, nawet mówił, że ideałem byłoby dla niego stworzenie też takiej czystej, taniej energii, prawda? I w technologii edycji genów, prawda, CRISPR, z nią wiąże się duże nadzieje, to są takie potencjalne usługi, które będą generować największe zyski w przyszłości. I z jednej strony przy pomocy tej technologii próbuje się rozwiązać wszystkie te problemy społeczne, które mamy, a z drugiej strony to jest to przejście na wyższy poziom globalizacji, bo ta globalizacja, ona się, prawda, zmieniła. Już wcześniej się skracały łańcuchy dostaw. To już nie są tylko kontenerowce przewożące tam duże ilości towarów. To nie jest już tylko taki zwykły przepływ ludzi, towarów i tak dalej. Właściwie jesteśmy na tym wyższym poziomie przepływu idei, przepływu i tego połączenia tego świata cybernetycznego, byśmy powiedzieli, z tym złączenia, tak jak mówi się w tej ekologii głębokiej, że jesteśmy połączeni z tym środowiskiem i tak dalej, że stajemy się jednym, to tu też jest coś takiego, żeby połączyć tą sztuczną inteligencję stworzyć takie połączenia między ludźmi. I temu służą też ta technologia, prawda, internet rzeczy, czyli mamy masę urządzeń, które mają być podłączone do internetu. To pozwala w czasie rzeczywistym zbierać dane. Mamy fioła, że tak powiem, na punkcie zbierania danych, na punkcie posiadania ich w czasie rzeczywistym, czyli przepływu bardzo szybko. W związku z tym nie ma się co dziwić, że akurat Gates tutaj optuje za różnymi rozwiązaniami. Bodajże też wczoraj robiłam tam materiały na strony, prawda? Tutaj mamy duży postęp, jeśli chodzi o wykorzystanie biometryki. Te systemy, które działają, systemy profili takich obywateli, które działają, tych punktów i tak dalej, które działają w Chinach, to one też w jakiejś tam formie działają w różnych tych miastach zachodnich. My zmierzamy w tym kierunku, żeby były te smart cities, żeby była ta zdalna medycyna i różne inne rozwiązania, które pozwolą obniżyć koszty funkcjonowania obecnej służby zdrowia, bo co możemy powiedzieć? Wiadomo, że jesteśmy bardzo zadłużeni, że cały świat jest niesamowicie zadłużony wskutek tej finansjalizacji, która już tam nastąpiła po odejściu dolara od złota i tak dalej w 71 roku. I jakie jest rozwiązanie? Proponuje się dalsze zadłużanie. Proszę zauważyć, jaka była reakcja banków centralnych, prawda, że ruszamy, banki, które zawsze tam pilnowały, żeby nie doprowadzać do zbytniej inflacji i tak dalej, one nagle namawiają, udzieliły
złamały tam te swoje przepisy, które wprowadzono tam po kryzysie w 2008 roku, żeby mieć jakieś tam zapasy i tak dalej, i tak dalej. Ruszyła wielka akcja kredytowa, banki centralne namawiają do wielkiej akcji kredytowej, banki centralne angażują się w realizację projektów klimatycznych i tak dalej, czyli idziemy w tym kierunku dalszego zadłużania się, tylko że trzeba coś zrobić, żeby była ta większa kontrola polityczna, bo on jej jeszcze nie ma, ta globalizacja ekonomiczna postępuje szybciej niż globalizacja polityczna. Stąd mamy też te propozycje, że mamy problemy, nie możemy się nimi zająć, dlatego trzeba tej ściślejszej integracji i tak dalej, i tak dalej. No, także tutaj akurat duże jakieś szanse upatruje się w biotechnologii, duże szanse, no zmierzamy, można tak powiedzieć, jak to określili prawnicy ze Stanów Zjednoczonych, no w kierunku takiej, niestety, takiego okrucieństwa cyfrowego. No właśnie, ale jednocześnie wiele z tych haseł, wiele z tych koncepcji jest realizowana pod szyldem dobroci dla człowieka, do tego, żeby mu było lepiej, że to są tacy dobrodzieje, Bill Gates i jemu podobni, bardzo często tak są przedstawiani. Cały ten ruch, który my nazywamy depopulacją, który ma źródła eugeniczne i wiemy, co to oznacza, no jest też w mediach przedstawiany jako właśnie dobrodziejstwo, jako no widzi pozytywne. Pan, no to jest kwestia zarządzania, no trzeba do czegoś ludzi przekonać. Wydaje się, na przykład myślę, że dobrą rzeczą do przeanalizowania jest przypadek Detroit, miasta Detroit, które ogłosiło bankructwo, a właściwie przyszedł zarządca i ogłosił wbrew tam ludziom i tak dalej, i tak dalej. Wcześniej był przygotowany projekt Detroit przyszłości, City of the Future, coś takiego. I to jest pokazywanie tego, że tam się właśnie też w tym projekcie mówi, że obywatele będą współuczestniczyć, prawda, w tworzeniu tej przyszłości miasta, że będą uczestniczyć w określaniu budżetu, że powstaną przecież te tereny zielone, że powstanie na przykład dużo różnych rzeczy. Tylko że nie mówi się, że przy okazji bardzo dużo ludzi ucierpi, bo do czego my zmierzamy? My zmierzamy w tym kierunku, że podatki będą musiały stale rosnąć i ta grupa, właściwie to jest ta dewaluacja, dalsza dewaluacja taka tej klasy średniej, że nie będziemy szli w górę, tylko w dół, bo oni muszą coś zrobić, muszą coś przedstawić, muszą coś oferować. Na przykład w Detroit tam były plany takie, dobrze, ożywimy to miasto, zrobimy jakiś tam park zombie, jakieś tam inne tego typu rozwiązania, no dajmy ludziom coś, czym się zadowolą. Natomiast robimy takie rzeczy, że oni tego nie widzą, nie czują, może uważają, że no nie ma wyjścia, musimy podążać w takim a takim kierunku, a to nie jest dobre rozwiązanie, bo to jest rozwiązanie, które odbija się na powoduje dalsze po prostu ubożenie i tak dalej, i tak dalej. Bo brać te środki, jeśli jesteśmy tak bardzo zadłużeni, to skąd mamy wziąć te środki, żeby sobie z tym poradzić? A banki centralne już wprost mówią. Na stronie Foreign Policy można przeczytać takie artykuły noblistów, ekonomistów, wpływowych osób zajmujących ważne tam stanowiska w różnych instytucjach, którzy się wypowiadają, jak będzie wyglądał świat po pandemii. No i tam któryś z tych, już w tej chwili nie pamiętam, ale któryś z tych właśnie, któraś z tych osobistości mówiła o tym wprost. No wcale by nie było źle, jakby te państwa zaczęły ogłaszać, prawda, te bankructwa i tak dalej, bo wtedy jest to inne rozdanie, no. Na przykład w Detroit mamy taką sytuację, że się mówi wprost w dokumencie, że ziemia, własność prywatna, to nie jest własność prywatna, to jest już własność publiczna, bo ma wpływ na innych ludzi. I to miasto, czyli jacyś tam eksperci, którzy będą określać miasto, czyli bardzo często to są z różnych think tanków, organizacji, eksperci, którzy doradzają, jak coś tam ma wyglądać, i oni będą określać, co dalej z tym wszystkim robić.
Czyli wielokrotnie mamy do czynienia z taką sprzedażą wiązaną, że tu z jednej strony sprzedaje się... Tak, no coś trzeba dać. Oczywiście coś tam będzie, bo jest... jak w tych koncepcjach zrównoważonego rozwoju. No przecież to jest fajne, że mówi się o tych ogrodach wiszących, że to o ogrodach na dachach, że będziemy mieć więcej zbiorników retencyjnych i tak dalej, i tak dalej. No ale, ale ludzie muszą wiedzieć, że no tak to jest przewidziane, że te podatki będą musiały rosnąć, podatki katastralne, już na Forsalu bodajże tam była opinia wczoraj, że podatek majątkowy no to nie jest dobre rozwiązanie, tam akurat ktoś tam pisał, ale to są takie dyskusje, że my zmierzamy w tym kierunku, że to już jest taki czas, że trzeba się przygotowywać do tej gospodarki, że osiągać więcej za mniej. To jest taka ich koncepcja, te koncepcje w ogóle gospodarki o obiegu zamkniętym, jugat i tak dalej. To jest takie przygotowywanie się do czasów, gdy będziemy mieć naprawdę trudno i trzeba tej kreatywności, żeby potrafić przeżyć po prostu i żeby się jeszcze przeciwko temu nie buntować. Ja bym wrócił jeszcze do naszego bohatera, do Billa i Melindy Gates. Jeśli mówi się o nich, to nie można nie wspomnieć też o Światowej Organizacji Zdrowia, która jest teraz obecnie krytykowana. Gdyby Pani o tych związkach właśnie Gatesów z WHO coś chciała nam opowiedzieć? Gatesowie, jak wiadomo, firmy Big Pharma, te różne farmaceutyczne, one w pewnym momencie zaczęły przeżywać problemy. I jedną z takich koncepcji ekonomistów było właśnie to ożywienie w jakiś sposób, bo firmy farmaceutyczne bardzo dużo muszą wydawać na badania, na badania na nowe leki, na nowe szczepionki. To są naprawdę miliardowe kwoty. I w związku z coraz nowszymi regulacjami państw, które tam są takie bardziej dokuczliwe dla nich, bo wymagają większego przetestowania, na większej próbie, wieloletnich badań, no te koszty funkcjonowania po prostu wzrastały. I takim rozwiązaniem, żeby sobie z tym poradzić, było zaproponowanie, że przecież możemy pomagać, znowuż tam w krajach w Azji Południowej, w Afryce, w Ameryce Południowej, prawda, dając tam jakieś leki nie do końca sprawdzone, robiąc te próby, proponując właśnie szczepionki, które w trakcie przekazywania tych szczepionek robi się też badania, jak one tam zbiera się te informacje, jak one oddziałują. Więc właśnie w tym kierunku poszła Fundacja Gatesów, że z jednej strony to jest to przekonanie, że przecież pomagamy, dajemy jakieś tam leki i ta Fundacja Gatesów jest takim pośrednikiem między WHO, bo WHO oczywiście jest zaangażowana, do WHO należą różne kraje, prawda, i ona reguluje tam te kwestie zdrowotne, reguluje te kwestie, jak należy przeprowadzać badania, co jest dopuszczalne, co nie, taka to bioetyka, prawda, i tak dalej. I Gatesowie pośredniczą, ta fundacja pośredniczy w negocjacjach, mają takie porozumienie, w negocjacjach między firmami farmaceutycznymi a WHO, prawda, określając, jaka będzie cena danej szczepionki. Dane państwa w ramach tych programów pomocowych oferują przez jakiś czas właśnie taką pomoc i na przykład kraje takie uboższe są w stanie, dostają na jakiś czas takie szczepionki, prawda, a później w określonej cenie, a później jak już się skończy to dofinansowanie, to one muszą kupować, bo jest zawarta jakaś tam umowa, muszą kupować już na przykład te szczepionki czy inne leki już no, po wyższej cenie, ponieważ skończy się to dofinansowanie na przykład ze strony Gatesów czy kogoś i tak dalej. Więc to jest jedna taka zależność w tym wypadku, a druga, no to właśnie no,
pozwala na gromadzenie przeogromnych ilości danych i w Afryce, ponieważ tam ta ludność, tej ludności jest dużo, tak samo jak w Azji Południowej, no to spodziewają się, że to jest ta przyszłość, gdzie należy robić te biznesy. Tam mówi się, że w Afryce przecież jest miliard ludzi, którzy nie ma na przykład tożsamości, prawda, i więc proponuje się rozwiązania tożsamości cyfrowej. To jest, która pozwala też zbierać od razu dane, identyfikuje się, chce się identyfikować ludzi poprzez to, czy wciągać ich do systemu właśnie, że na przykład zaszczepi się i dalej prowadzić tam inne, tam zbierać inne dane i tak dalej, i tak dalej. Więc to są między innymi takie powiązania. No, oczywiście ten Allianz, ten Gavi, Gates na przykład silnie tutaj współpracuje, żeby wspierać WHO w momencie, kiedy na przykład Trump odmawiał, że on tam coś nie da, albo da mniej, z Komisją Europejską, z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, z Bankiem Światowym. To są takie powiązania. I teraz można sobie wyobrazić taką sytuację, że część państw narodowych, choćby Stany Zjednoczone, przestają finansować albo silnie ograniczają finansowanie WHO. Jednocześnie tacy ludzie jak Gates i jemu podobni życzliwie te pieniądze dają, a jednocześnie WHO zachowuje tą władzę. A jeszcze sobie coś przypomniałam właśnie. Gdzieś takie opracowanie było, bodajże Council on Foreign Relations, które tam sugerowało, że te systemy opieki zdrowotnej, one są niewydolne, one muszą upaść i zastąpią je bardziej właśnie takie partnerstwa publiczno-prywatne z filantropami, tam będzie to na wyższym poziomie koordynowane, a w przypadku, jeśli chodzi o tą całą tą rewolucję, czwartą rewolucję przemysłową, IJ, biometryka i tak dalej, biotechnologia, no to WHO odgrywa kluczową rolę. WHO po prostu będzie wyznaczać te standardy badań, co można, czego nie można. Przypomnijmy artykuł właśnie Gatesa o tej edycji genów, o tej metodzie CRISPR, o ile GMO, to jest tak, że metoda inwazyjna, to nie jest tak, że ona nie powoduje zmian genetycznych. Jak się okazuje, przeprowadzono badania i metoda, która niby polega na wycinaniu jakichś tam fragmentów DNA, czy wkładaniu innych, żeby poradzić sobie z jakąś chorobą genetyczną, ona nie kończy się na tym, że poradzimy sobie z tą chorobą genetyczną, bo jak tam jakiś naukowiec zrobił badania, wykazał, że przy okazji gdzieś tam likwidacji ślepoty myszy pojawiło się 1500 innych mutacji. Po prostu to są metody, które powodują poważne konsekwencje. My poznamy je kiedyś w przyszłości, bo to nie wszystko jesteśmy w stanie określić, prawda? A WHO będzie wyznaczać te standardy, dokąd możemy się posunąć. Czyli tym bardziej należy się jej przyglądać, im bardziej WHO będzie przesuwać się w kierunku właśnie takich ludzi jak Gates, a nie w kierunku państw narodowych, bo tak jak mówiłem, oni mogą zachować tą władzę, którą mają, natomiast już finansowanie może podejmować się ktoś zupełnie inny. Finansowanie, no wczoraj też taki artykuł przeglądałam, no to nie są tylko państwa, bo WHO wyznacza, można sobie wejść na ich stronę, wyznacza, daje faktury, że tak powiem, wskazuje kto ile ma tam zapłacić i tak dalej, ale ze względu na to, że niektóre państwa nie są w stanie wpłacać terminowo tych środków, a inne gdzieś tam się buntują, jak na przykład Trump na chwilę, prawda, to w gruncie rzeczy uzupełniają te brakujące kwoty, na przykład Komisja Europejska, na przykład właśnie fundacje, Gates, Zuckerberg, prawda, szefowie innych korporacji, Soros i tak dalej, i tak dalej. Grupa ludzi, która jest zainteresowana, żeby ta organizacja trwała. Bardzo serdecznie dziękuję. Gościem programu Prawy Prosty w wersji audio po drugiej stronie internetu była pani Agnieszka Stelmach, publicysta, podkreślam publicysta magazynu Polonia Christiana i portalu PCH24. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.